Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy troszkę tacy okutani, a to oznacza, że przyjechaliśmy do Abu Dhabi. Jesteśmy właśnie przed meczetem. Ciekawostka, to są najwyższe minarety na świecie. Mają 107 metrów wysokości. Mamy tutaj specjalne ubrania, żeby móc sobie tutaj chodzić. A w tym momencie mamy już czas wolny i będziemy mogli się przechadzać i sobie to wszystko oglądać. Tak to wygląda z zewnątrz. Tam gdzie są kolumny w kształcie drzewa daktylowego. Słuchajcie, widać takie piękne wrota, one są otwarte tylko w piątki. Wtedy meczet jest też zamknięty dla turystów i są takie godziny, kiedy ludzie właśnie się tutaj modlą, że tak powiem, za zamkniętymi drzwiami. My będziemy wchodzić tędy, czyli wejściem takim bocznym, które jest udostępnione w tym momencie dla turystów. Powiem wam, że pięknie to wygląda i w ogóle cały budynek, chyba cały, tak? Jest z marmuru. Mm-hmm. Także naprawdę jest tu tego sporo. I możecie zobaczyć, że w tym momencie te jakby kopuły, nie wiem jak to nazwać inaczej, są w remoncie. Nasz przewodnik po drodze opowiadał nam, że te remonty są bardzo regularnie. Tak, wiecie, żeby się to nie zniszczyło i cały czas wyglądało dobrze. No, ustawię się w kolejkę do zdjęcia. Pan pokazuje, że nie można nagrywać. Zostawiłam okulary w autokarze i to był błąd taktyczny, bardzo poważny z mojej strony, więc wybaczcie mi te zamknięte lub przymrużone oczy. Ale chciałam powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy na terenie Pałacu Prezydenckiego, a w zasadzie pałaców, bo jest ich tu kilka. I jeśli dobrze zrozumiałam to, co było nagrane w autobusie, to jest tu Pałac Prezydenta, Wiceprezydenta i jakiejś tam księżniczki. Rozbraja mnie to, że jak jedziemy, to nasz kierowca mówi: no, skromne budynki, no więc popatrzcie sobie na ten skromny budynek. Tak, z fontanną ze złotem, nie? Także szaleństwo, z tego co też tam wyłapałem z tego nagrania, to powierzchnia tutaj ma 57 boisk piłkarskich. No. Także... Powiem wam, że po prostu kosmos. Trzeba by w ogóle, w sensie, próbujemy wam to pokazać, ale myślę, że no, trzeba to po prostu zobaczyć, żeby ogarnąć, jak ogrom przestrzeni to jest. I w ogóle rozbraja mnie to, tam w tle pewnie nie będzie widać. Nie ma mgły, to co pływa w powietrzu, to jest piasek. Ale tam widać taki budynek z wieloma kopułami. To jest, słuchajcie, hotel. Dowiedzieliśmy się, że to jest najdroższy hotel świata i jeżeli chodzi o te kopułki, to jest ich aż 114, dlatego że właśnie tyle jest części Koranu. Także też coś bardzo ciekawego i w ogóle chyba to w tym hotelu, czy gdzieś tak, tutaj w tej okolicy kręcili Fast and Furious, Szybkich i Wściekłych, przepraszam, tak na angielski się przerzuciłam, no. Piękne są te budynki, absolutnie wszystkie, ale powiem wam, że trochę ciężko się tu chodzi, dlatego że wszystko jest bardzo jasne, a jak jest jasne, to odbija słońce, więc pocierpię teraz troszeczkę. Ale tak, przejdziemy się. A jeżeli chodzi o ten hotel, to w ogóle są też tam toalety ze złota. W ogóle chyba wszystko, co może być, jest tu ze złota. No i możesz zamówić sobie kawę ze złotem w środku. Ciastka i potrawy, ze złotem, tak? Wszystko ze złotem tak naprawdę. Możecie tutaj
zamówić i spożywać. I w ogóle tutaj od wejścia przywiózł nas taki autokar. Nie był to taki duża odległość, no ale nie wiem, czy ten czas tutaj na zwiedzanie jest trochę ograniczony, czy jak. No, dobrze, w każdym razie tyle. Mam jeszcze kilka ciekawostek na temat meczetu, w którym byliśmy, ale to może nagramy już, jak będziemy albo w autokarze, albo już w Princess Tower. No. Złote, a skromne. Bo to akurat nie było złote. Ale ogólnie rzecz biorąc, słuchając naszego przewodnika, mam wrażenie, że wszystko w Abu Dhabi jest największe, najdroższe, najszybsze, najbardziej wyjątkowe i generalnie wszystko, co się może zacząć od naj. Robi wrażenie, co? Tak, ogólnie prezydent tutaj stwierdził, że nie będzie tu przebywać. W sensie, no takim po prostu tylko, żeby... nie ma potrzeby, tak. Więc to są takie miejsca, których się używa, o ile dobrze zrozumieliśmy. Reprezentacyjnie. Tak, reprezentacyjnie i w takich różnych, wiecie, zdarzeniach, wydarzeniach formalnych. A tak to, jak widzicie, jest tu cała masa turystów. Ale wygląda to niesamowicie. Jest tutaj tak ładnie, że stwierdziliśmy, że jednak tymi kilkoma ciekawostkami, które mieliśmy okazję usłyszeć w trakcie podróży, podzielimy się z Wami teraz. Może zacznę od tego, że ten meczet Szejka Zajeda, którego w zasadzie nie miał okazji zobaczyć w pewnej okazałości, dlatego że Szejk zmarł chyba w 2004 roku, a meczet został oddany tak w całości do użytku chyba w 2007, jakoś tak, parę lat później. W każdym razie tamten meczet, cały z marmuru, kosztował 600 milionów dolarów chyba, tak? To było w dolarach. Jego budowa tyle kosztowała i co ciekawe trwała aż 17 lat, dlatego że było tam bardzo dużo ręcznie takich wykonywanych elementów, dużo takiej misternej pracy ręcznej. Natomiast jeżeli chodzi o koszt tego budynku, chociaż nie wiem czy tego, czy całego kompleksu, tego nie jestem budynku. Pewna, ale wydaje mi się, że chodzi o ten budynek, to było niemalże dwa razy tyle. To był 1 100 000 ileś tam, już bez szczegółów. To, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć a propos meczetu, to, że znajduje się tam największy dywan na świecie. Był pleciony, tak to nazwijmy, przez 10 tysięcy młodych kobiet, tak? 10 tysięcy, chyba dobrze zapamiętałam. Młodych, dlatego że trzeba było mieć sokoli wzrok, a no i sprawne ręce, żeby to wszystko zapleść. I to było tak, że ten dywan przyjechał do meczetu w częściach, natomiast potem to było, wiecie, zszywane, żeby tworzyło jedną całość i tworzy to największy dywan świata o powierzchni 5400 metrów kwadratowych. Wow. Wszystko jest, naprawdę wszystko jest tutaj największe i najdroższe i wygląda absolutnie przepięknie. Jeszcze jak już tu stoję, to chciałabym podsumować wizytę w meczecie, bo wydaje mi się, że jest kilka takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Ja osobiście czułam się tam bardzo niekomfortowo, mimo że tak jak widzicie mam na sobie abaję, czyli taki typowy tutaj dla kobiet strój. Musiałam się bardzo pilnować, jeżeli chodzi o to, jak wyglądam, ponieważ pracownicy bardzo dokładnie kontrolują, czy jak wchodzicie, to nie widać Wam nigdzie żadnej części ciała. Tutaj mogę mieć odkrytą głowę, tam musiałam mieć włosy zakryte. No i to, co chciałam powiedzieć, to powiem Wam, że dla mnie, jako dla turysty, wiecie, ja nie przychodzę, żeby zrobić coś złego, po prostu chcę to wszystko zobaczyć. Jest to bardzo niekomfortowe uczucie, bo mam takie wrażenie, że ci pracownicy tak po prostu czyhają tylko, żeby się o coś przyczepić. Rozumiem, że to jest ich praca i chodzi o jakieś takie poszanowanie do kultury, ale zwracanie uwagi, że widać mi kostki w momencie, kiedy po prostu wieje wiatr i one mi wystają spod tej abai, no nie mam na to wpływu. Wiecie, mam na sobie strój, który powinnam mieć w tym miejscu. Nie to, że się ubrałam zwykłe rzeczy, tylko z szacunku założyłam takie typowe dla nich ubranie i to jest w dalszym ciągu za mało. I to, co nam się też było takie niefajne, to nagrywaliśmy film. Mimo że można wchodzić z kamerą i zdjęciami, to pan nam kazał usunąć wideo, które nagraliśmy, bo podobno nie wolno opowiadać na filmach o meczecie. To jest totalnie bez sensu, no bo jestem teraz w innym miejscu i mogę wam wszystko opowiedzieć, więc nie rozumiem.
ten plac taki, przy którym tutaj wstawię wam zdjęcie, tak to sobie roboczo nazwijmy, że to jest plac, to nie jest miejsce modlitwy, tam się mieści 27 tysięcy osób, natomiast jeżeli chodzi o modlitwę, ona się zazwyczaj wydarza w tych pokojach. Ten plac jest używany tylko w trakcie Ramadanu. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te ciekawostki i o to, co nam tak zapadło w pamięć. Przejdziemy się jeszcze i za chwilę pewnie wrócimy do autokaru. O, tu mamy wytłumaczenie, co jest znane szympleceni. I podobnie jak do Muzeum Przyszłości, gdzie ten budynek jest okiem na przyszłość i pokazuje jakieś złote myśli szejka, to tutaj ta budowla artystyczna to oczywiście też są złote myśli szejka. No, oczywiście musi być ze złota, bo on innych niż złote myśli w ogóle nie miał. Także takie znowu złote. Nie wiem, jest w kolorze złotym, no o to tak, mi chodziło, że złote myśli. No to wiesz, to co innego jak jest w kolorze złotym, a co innego jakby to była bryła złota. Ale z ciekawych rzeczy, słuchajcie, są tu bankomaty. I nie, większość z nich wydaje zwykłe pieniądze, natomiast są takie dwa, które wydają sztabki złota. Jakbyście chcieli wypłacić, to... A to w tym hotelu właśnie. Nie problem. A, przepraszam, to nie tu, to w hotelu. Tyle informacji, że już mi się myli, ale tak czy siak, wow. Ale piękne też żandole. Muzyka z Anny. Dzięki, panie. Podjechaliśmy sobie z drugiej strony i tam jest ten, powiedzmy, pałac prezydencki, który widzieliśmy, a to jest ten hotel, jak on się nazywa? Hotel Emirates Palace. Emirates Palace i to jest najdroższy hotel świata, to jest właśnie te 114 kopułek, o których wspominaliśmy i słuchajcie, nie miałam pojęcia, ale ten hotel ma 8 gwiazdek, nie wiedziałam, że nawet można tyle mieć. Ten dziwny budynek z taką ramką tam na górze, to jest... Budynek firmy, która sprzedaje ropę naftową. Ropę, tak. Taki Orlen tutaj. Atnok chyba tak to się nazywa. Atnok, tak. No. I tam też takie dwa śmieszne połączone budynki. Powiem wam, że bardzo ładnie to wygląda. Tu są takie kamyczki. Generalnie, tak, tam jest taki piękny jacht. Tak, generalnie Abu Dhabi to są wyspy, które są ze sobą połączone. Ma pięć, tak? Andrzeju. Ich jest więcej, ale nie wszystkie są zamieszkane. Także tak, ekstra, co? Bardzo ładnie tutaj, ale już chętnie bym wróciła do Dubaju, szczerze mówiąc. Boże, zobaczcie, jakie mocne słońce. Tak szukam miejsca, żeby się ustawić, o Boże, i z wami pożegnać. O, może tutaj bardziej w głębi pokoju. O, Andrzejka widać w lustrze. Wczoraj wróciliśmy z tego Abu Dhabi i... Nic takiego już nie robiliśmy. Poszliśmy do sklepu, a potem integrowaliśmy się z ekipą naszą tutaj, z pokojów obok i spędziliśmy bardzo miły wieczór. Nawet już nie schodziliśmy na basen, co mieliśmy do tej pory codziennie w zwyczaju. No, a dzisiaj mamy nowy dzień, więc żeby ten vlog z Abu Dhabi nie był za długi, to stwierdziłam, że nie będę tego łączyć i już teraz się pożegnamy. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym będziemy jeździć na skuterach wodnych. Mamy nadzieję, że będzie się wam to podobało. Do zobaczenia!